proszę pan, Witwór ma zaszczyt prezentować się. Reżyser nasz nieznany Michał Waszyński. No ten grubi Waszyński pan zna, tak. Kierownik produkcji, scenariusz Anatol Stern, grubi Stern. Zdjęcia Albert Wiberka, to jest ten grubi ta nasza zerka. Dekoracje inżynier Jack Rodmill i pan Norris, grubi asi w swoim fachu. Muzyka Jerzy Petersburski, ten mały grubi Petersburski. Teksty dialogu i piosenek Emanuel Schlechter, ale to nie jest ten grubi Schlechter. To jest ten chudy Schlechter. Ten grubi to jest jego kuzyn. Film nagrano z synem Dobby Sklank. Pan wie, ten stary grubi Dobby. Atelier Falanga. Grubi rola, to jest mówcorce filmu, teatru i reklam. Maria Gorczyńska. Tola Mankiewiczówna. Jaka? Kazia. Michał Znicz w roli Romana Tarsyko. Kazimierz Krukowski. Lolo Kap. Jest. Romuald Gierasieński. Co prawda tylko starszy kelner, ale bardzo wytworny. Jako kelner Walery. Wiktor w roli doktora psychiatry Diagnińskiego. Paweł Overlo w roli dyrektora Alhambry. No i nasz kochany Fryderyk Jaroży jako mister Piknik. Czy żonę już powieszono? Ale ta przeprowadzka musiała kosztować. Bo niepotrzebnie przeniósł się do Warszawy. Czy to w Krakowie było mu źle? To nasza pani tego chana. Po prostu na głowie stawała. Spójrz, signora, jak bel canto. Spójrz, jak cudne dźwięki tego, signore, brzmią corabore, tutto grando. Lala, e co ci śpiewam ci to samo, signorina io tamo, naprzód piano nuteci, e potem forte głos się rwie. O, signora, kocham cię. Pana to prawdziwy kiepura, panie Lolu. Tak jest, droga pani. To rodzinna zaleta całego rodu baronów Karole. A Jaś kiepura to już zupełnie moją szkołą. Droga pani. Dla pani bym śpiewał całe życie. Znowu oświadczyny miłosne? Pani jest strasznie okrutna. Muzyka.
Prędzej! Ostrożnie! Przepraszam. No to wszystko. Na drabinkę! Zdjąć! Bo nie uszkodzić, bo to może antyk! To nie jest żaden antyk! To jest moja żona! Według prawa nie wolno panu zabierać portretów osób żyjących, rozumie pan? A skąd ja wiem, że to pańska żona? Brać! A ja nie pozwolę panu zabrać tego obrazu. Jak to pan mi nie pozwoli? Nie dam! Brać! Nie dam! Brać! Nie dam! Brać! Zobaczymy! Zobaczymy! Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy! Właśnie, że wezmę. Brać! To moja żona. Nie znam. A może to jakaś kokota? Kretyn! Bałwan! Idiota! Zostawić. To naprawdę żona. Andrzej, tu mówi Roman. Dzień dobry. Słuchaj, no Andrzeju, ja miałbym do ciebie prośbę. Widzisz, znalazłem się chwilowo w kłopotach. Tak. Czy nie mógłbyś mi... Szkoda. Nie, rozumiem, no. Ja przepraszam cię bardzo. No to do widzenia. Karol, tu Roman. Jak się masz? Chciałem cię prosić, czy nie mógłbyś... Aha. No, szkoda. No, jakoś sobie będę musiał sam poradzić. Sprzedać biżuterię. Zastąpi ją imitacją. Stefan nie może się dowiedzieć, że jestem zrujnowany. Panno Kaziu, dla narzeczonego wszystko wypada. Zwłaszcza dla takiego, co to przed ślubem jeszcze mieszkanko i mebelki i pierścioneczek przygotowuje. Panno Kaziu, jestem kelner czy nie? A wiadomo, kelner nie la pudra. Forsa zawsze jest. Thank you.
Halo, za co znudziłeś się? Trochę. Dopiero jestem tutaj dwa tygodnie. A, nie, przyzwyczaję się. Ale radzę ci, unikaj tego Omera Fafule. Wiesz, temu się zdaje, że jest najważnym dyrektorem. A co? Może nie jestem dyrektorem? Nie. Bo na razie ja jeszcze jestem. No tak. Czy nocne obliczenia zrobione? Tak jest. Panie dyrektorze, właśnie chciałem właśnie... Dosyć! Ale sprawy... Dosyć. Rzeczywiście. Co znaczyć? A bo proszę pani, właśnie nasz pan, to... Stefuś, kochanie, jesteś nareszcie! Romku, wytłumacz mi, co to znaczy? Świetnie wyglądasz. Dobrze. Co? No. Ach, to widzisz, teraz to są modne... Tylko takie wnętrza, nowoczesne, no modern. Jak najwięcej przestrzeni, jak najmniej mebli. Żeby było więcej powietrza, słońca, higieny. No dobrze, dobrze, nasze meble, dywany, oprawy. Te rupiecie wyrzuciłem. Tak? A służby? Służby także. Proszę Kazi, oczywiście. Nic nie rozumiem. Świetnie wyglądasz, no, kochanie. Tak. Złoto moje. Romku, chodź ze mną. Masz mi powiedzieć, co tu zaszło podczas mojej nieobecności? Poproszę cię, całą prawdę. Całą prawdę? Tak. Widzisz, kochanie, to jest takie złośliwe bankructwo. Rozumiesz? Złośliwe bankructwo? Tak. Co to z... To jest takie bankructwo, na którym się zarabia. Rozumiesz? Nie. Właśnie, bo teraz muszę miewać konferencję ze wspólnikami tylko w nocy. W tajemnicy przed wszystkimi. Rozumiesz? Ale o tym ani słowa nikomu nie wolno. I dlatego to wszystko? Tak. Tak. Więc musimy udawać żebraku. Właśnie. Milionerzy żebracy. Jak na filmie. Nie, no, pyszna zabawa. Prawda? Ale słuchaj, Romku. Czy ta zabawa na długo? Romku, ty śpisz? Romku! Oh, tell me why you always are so spiteful. Why must we fight? My nerves are shattered. This is frightful. We just argue day and night. I just can't bear it. I'm getting wild. When I want babies, he wants a child. When I like playing tennis or see a fight, you go to nightclubs and you dance through the night. If I like brandy, you order gin. I like garbo, you play money. And then you say, come on, let's make up and kiss. But I have had enough of this. You two madness almost drove me. You'd better leave me, I won't mind. If you really do not love me, you can at least be sweet and kind. It's so provoking, day after day. When I am leaving, you want to stay. You were a darling once, but now you're a pest. Go away and give me your rest. Once, but now you're a pest. Go away and give me a rest.
allow me? Proszę bardzo. Thank you very much. Gentlemen, one, two. Nie wytrzymam. Pani musi być moją, pani Stefo. To jest wprost horrendalne. Miałem już miliardy kobiet. Turczynki, Argentynki, Austriaczki, Arabki, Brazylijki, Urugwajki, Paragwajki, Greczynki. I tylko pani nie. Pani Stefo, ja przez panią popełnię samobójstwo. Tyle razy pan próbował. Pani Stefo. Panie Dol. No. Tak jest. Jak się macie? Dziękuję. Znowu śpisz? Mhm. Jestem zmęczony. Zmęczony, wiecznie śpiący i to ma być mąż. Ja chcę spać. Ty stajesz się co dzień leniwszy. Ja? Ofiarą muszę być. Czego inne są szczęśliwsze? Ja też chcę godzić, tańczyć i żyć. A ja nie mogę? Bo ja chcę spać. Ja zawsze mogę, a on chce spać. Któż ma się o mnie troszczyć, jeśli nie mąż? Wytłumacz mi, jak może spać tylko w ciąży. No dobrze, wstaj. Nie mogę wstać. Co ja poradzę, ja muszę spać. Ja wiem, ty ciągle z panią zgnębić mnie chcesz. Lecz na to mam radę też. Jeśli będziesz wracał z ranka, no, a potem aż do nocy spał, więc znajdę sobie dziś koganka i ty za swoje będziesz miał. Ja sam ci mogę kochanka dać. Niesłychane. Lecz teraz idź już, bo ja chcę spać. Madam? Zmęczony i strudzony jestem do cena. Joda. Tak jest. Dobranoc. Jednak pani nie chce być moją. Słyszysz? No co mam robić? Dać raz na gorąco. Co? Mówię przecież, na gorąco. Z rusztu albo z patelni. Co on gada? Ruszt, patelnia? Z rusztu? To bardzo bezpieczne. To coś z masonerii. Mój Romek masonem? Nie. Nie, to coś innego. W takim razie może kobieta? Bo miłość to piąte. On nie kobiety? Nie, to niemożliwe, już nie. On świata poza mną nie widzi. Pan go jeszcze nie zna. Złota Reneta. Reneta? Kobieta! Halo? Pan doktor Diagnoziński? Panie doktorze, tu mówi Tarska. Chodzi o mojego męża.
wydaje się, że to coś nad masonerką. Ach, pan doktor przyjdzie zaraz? Tak, tak, dobrze, to... Ach, dziękuję, panie doktorze, dziękuję. Tak jest. Trudno. Co za pech. Jeżeli pan będzie grzeczny, to zabiorę pana wieczorem na dancing, dobrze? Tak jest, droga pani. Ale pójdziemy we trójkę z Romanem. Co się stało? Nic, nic. To ja. Śpi, śpi. A wieczorem wybierzemy się na dancing we trójkę z panem Lolem, dobrze? Dziś wieczorem? Uhu. Tak, chcę, żeby się rozerwał, to ci dobrze zrobi. No i nareszcie będę miała okazję do włożenia mojej biżuterii. Już tak dawno jej na sobie nie miała. Biżuterię? Ja dziś nie mogę. Mam bardzo ważną konferencję. Decydującą. Nowa konferencja. No trudno. Pójdziemy jutro, panie Lolu. Tak jest. Jutro? Jutro dobrze. Proszę? Dzień dobry. No. Witam pana. Romku, pozwól. Pan Pico, mój dobry znajomy z Biarritz. Witam. Przepraszam. Romku, bądź tak dobry, zabaw pana. Panie Lolu? Ani be, ani me. Niech się pan nie boi. Ja sam należę do loży. Loż nie mamy. Gabinety są. Migdały, proszę szanownego pana. Bolą pana migdały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Coś to dzisiaj taki markotny. Nie warto gadać. I tak nic nie pomoże. A ty co robisz? Liczę. Po co? Jak parzysty, to znaczy, że Kazia będzie moją. Jak nieparzysty, to znaczy, że jej ojczulek, nasz oberfofula, mi jej nie da. Nieparzysty, co za pech. I żeby choć dziewczyna mnie nie chciała. Ach, przez tego czuję się tak, jak gdybym musiał włamywać się do własnej otwartej kasy. Włamywać się... do własnej otwartej kasy. Thank you.
złodzieje. W budłarze są złodzieje. Budłarze? Łapię ich. A, co? Teraz mi nie ucieknie. No, żeby nie uciekł! Trzymaj go! Ratunku! No, bo on ucieknie! A! Trzymaj go mocno! Pomocy mordują! Stać, stać! Nie dotykać pan! Może jeszcze żyć! Cicho, cicho! Nic się nie stało! Pan zaczeka! Są w prawie! Oj! O! O! Czysta robota, fachowa. Oj. Wódki, wódki na zwłok. Dużą jedną, dużą wódkę. Dobrze. Oj. Dobrze, dobrze. Oj, się. Czujesz, kochanie? Tak sobie. Skradziono wszystko. Akcje, pieniądze. Nawet biżuterię żony. Wyznaczam 20 tysięcy złotych nagrody za wykrycie złodzieja. 20 tysięcy? Tak. To pański krawat. Nie. Właśnie zawiązano mi nim ręce. O! Kochanie, nie martw się. To głupstwo, że nie mam biżuterii. Dobrze, że tobie nic nie zrobili, kochanie. No chodź, chodź. No czegoż ty leżysz? Dawaj, do roboty. Żogi, chodź tutaj. Powąchaj. I szukaj. O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy słońca zamienia się w kwiat. Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej, czego chce, aby do. I usłyszeć.
własnej osobistości. Proszę. Dziękuję. Proszę. Dziękuję bardzo. Jak one dziwnie pachną. Koniaczkiem, panno Kazi. Proszę. O, panie Valery. Kiedy ja inaczej nie mogę, proszę pannę Kazi. Już jestem taki kazieroca. Pardon. Jest tam ktoś? Czekaj. Mamko, a ty się skąd tu wziąłeś? Ja? No idź. Ja znam. Skąd tu wziąłeś? Ja? No idź. Ja znam Kazię od dziecka. Od dziecka? Od jakiego dziecka? Tak, ja byłam wtedy jeszcze małym dzieckiem. Ta, no to co innego. W takim razie służę kieliszeczkiem koniaku. Tak. Panie Valery, nie można. Czy panu Kazie pani ma bolesie? No to koniaczek na to najlepsze lekarstwo. No, nie wypada. Ja proszę. To ja się napiję za pana Romana zdrowie. Zdrowie męża pani szwankuje. Cierpi on na śpiączkę kulinarną, a zupełnie nowa, nieznana dotąd choroba. Śpiączka kulinarna? Tak. Chory pogrąża się umyślnie w sen autohypnotyczny, aby mu się śniły ulubione jego potrawy. Na przykład porcja raków, szampan, prosiek w śmietanie. Tak jest, tak jest. Ryby, majonez, polędwica z rusztu. O! Ciociu, ale co na to robić, panie doktorze? Nie pozwolić mu spać. Budzić go siłą. Sen jest dla męża pani zabójczy. Zabójczy? Tak. Biedny Rom. Romku, na miłość boską, gdzie są twoje buty? Co? A rzeczywiście, gdzie są moje buty? Oż, to są moje buty. To są twoje buty. A w takim razie, gdzie są moje buty? Słuchajcie, gdyby człowiek miał cztery nogi, to ile nam by... Czego? Rządy. Cztery. Może nawet więcej. I w ogóle... Jakbym ja się śmiał, jakbym ja się strasznie śmiał, rzeczywiście co bym ja wyczyniał. Gdybym, dajmy na to, miał, gdybym tak, czy byśmy miał, zamiast jednej i drugą parę, no. Miał cztery nogi, dwie długie nogi, dwie krótkie nogi, to bym ja mógł, Boże drogi, raz być wysokim, raz niskim znów. Ja mógłbym w cyrku występować, forsem podpępować. Ach, co za raj! Ja mógłbym tańczyć do obłędu 3 miesiące rzędu, bo to mógłbym mężom
przyprania drogi, nie możby nie mógł złapać wcale, bo miałbym stale dwie pary nóg. Gdyby pan miał cztery nogi, to by był mężem doprawdy drogi. Twoją żoną bym dostała, ja bym kochała cię także strach. Bo tyle lat jesteś pracy, tyle lat tym tracę. Dwie twoich nóg, wydawca drogie nogi robię. Zawsze mam przy sobie te cztery nogi, mieć to pierwszorzędna rzecz. Zrobię sobie mój pan Lery, jeszcze dwie nogi, żebyś miał cztery. Gdy to zrobisz, mój kochany, wtedy zostanę żeleczko do. Będzie te suki, te me, aby fawę dom. Ojej, starzy przyszli. Romku, chodu, chodu. Nie mogę, zaraz. Co się tutaj dzieje? Tu nic, ja przyszedłem w swoje buty. A skąd one się wzięły pod jej łóżkiem? Droga pania, może on działa w śnie autohypnotycznym. Raki, sałatka, majątka. Co robią buty mojego męża pod twoim łóżkiem? Stoją. A proszę pani, gdyby człowiek miał cztery nogi, to ile miałby... Czego? Dobra. Tak jest. Chłopczyki? Tak. Dwa? Tak. Jakby się który dostał w moje ręce? Czego? Przepraszam, pomyłka. Tak, teraz to rozumiem, dlaczego mój mąż pchał mnie w pańskie objęcia. Droga pani, proszę się nie denerwować. Jakże się nie denerwować, kiedy mój mąż z pokojówką. Błagam cię. Wysłuchaj mnie, ja ci to wszystko wytłumaczę. Co to jest? Buciki. Czyje? Jednego chłopczyka. Czego? Przepraszam, ja tutaj ustawiłem przez pomyłkę, bo... To jest twój chłopczyk, czekaj! Ja to wszystko powiem twojej pani. Ja nie chcę nie mówić. Czy państwo to widzą? O co chodzi? O to, że ja nie dam służyć mojej córce w domu, gdzie ją rozbijają! O co tu idzie? No i ten lajdak dobierał się do mojej Kasi! No i co? A? Przepraszam pana, to jakieś nieporozumienie i ja pana wcale nie znam? Mnie pan nie znasz, ale drogę do mojej Kasi to pan znasz! Przychylo się hrabiemu dziewczynki, co noc walchawczą wstakiwać! Kasia ci zasmakowała! Ja ci pokażę moją córkę uwodzić! Przepraszam pana, ty... Ty psiokrepy! Ja ci pokażę! Uspokój, ja co pan! Bora jeszcze za mnie coś złego! Mój dobry człowieku, idź sobie w spokoju i oddaj panu jego butny spal. Krzakrew! Ja nigdy nie pozwolę zostać tu mojej córce! Mój dobry człowieku... Bądź krzakrew! Wariat, wariat, Haroldoner, wariat! Po to, żebyś wiedział, że nie jestem dobrym człowiekiem, rozumiesz? Taką zniewagę zmywa baron Lolo Karolewsku krwią! Zrozumiane? Hum. Stefo, to nieporozumienie. Tak, a buty pod łóżkiem w pokojówki to też nieporozumienie. A dziewczynki w Walchambrze to też nieporozumienie. Stefo, wysłuchaj. Nie chcę z tobą mówić. Wyjdź stąd natychmiast. Wyjdź stąd, Stefo. Panie Lolu. Tak jest. Słyszał pan? Proszę stąd wyjść. Tyran, wstyd, buty pod łóżkiem. Ach, brutal. Cynik! Ach.
Pani Stefo, proszę mną rozporządzać. Teraz pani chyba będzie moją. Pani musi zerwać z tym radem. Tak, on jest wodą. Ja kocham. A więc tak. Żegnaj, Sherry. Na zawsze. Czasu. Jutro pomówimy przez cały dzień. Panie Rolu, mnie zdradza? Na pewno zdradza. Ten człowiek mówił o dziewczynkach w Alhambrze. Rozumie pan? Rozumiem. Ja muszę wiedzieć, co mój mąż ma w nocy. Pan go będzie śledził. Droga pani, dla pani robię wszystko. Co mam zrobić? Iść za nim? Ale już, on w tej chwili wychodzi z domu. Ja czekam w domu na pański telefon. Droga pani, przecież mogę iść do Alhambry bez fraka. Bez fraka? Zaraz. Niech pan weźmie frak, Romka. Droga pani, baron Lolo Karolescu w cudzym fraku. Pani Lolo. Dla pani. Adorni zbroi. Soda, please. Soda, please. Yeah.
karawanami. Panie Romanie, co pan tu? Nie rozumiem szalonego pana. Jak się nie porozumienie, nazywam się Filip Rosolnik. Rosolnik. Bardzo lubię Rosolnik, owszem, tak. Pan, zadziwiające podobieństwo. Czy pan nie jest krewny pana Romana Tarskiego? Nie przypominam sobie, nie znam. Nie wiem. Nie przypominam. Oczywiście, tak. Ja mam krótki wzrok, to ja się pomyliłem prawdopodobnie, tak. Proszę pana mi podać czarną kawę i koniak. A w tej chwili. Tak. Tak jest w Alhambrze. Tak jest. Jak tylko mnie zauważył, zaczął udawać przede mną kelnera. Pan tu jest kelnerem? Przyszła. Kasia? Wybrałaś ojcu i przybiegła tutaj. Ja się nie mogę stara zająć. Na 15. Masz wola mnie. Co ja mam z nią zrobić? Zajmę się nią. Posadziłam ją przy jednym z twoich stolików. Tego jeszcze brakowało. Gandalf! Dyrektorze! Co to znaczy? Przepraszam! Panie dyrektorze!
Proszę tu natychmiast! Proszę pana, to nie nasza wina! Bezczelność! No proszę pana! Widzi pan, proszę, służę. Jakiś śliczny, nowiutki znaczek, zupełnie nawet jeszcze nienaruszony. Służę pan, proszę. To jakieś nieporozumienie, ja nic nie mam. Ale no, pan będzie łaska, proszę bardzo. Zrobi mi pan tę wielką przyjemność. Ale proszę bardzo, ja nie mam przyjemność, ja nic nie rozumiem, co pan mówi. Obciąć? Ja nawet nożyczek nie mam. Skądże? O, są. Są, służę wam. Proszę, lektorze, to jest. Mogą braki obcinają. Ależ to nie mogło się stać u nas. Jak to nie u was? A, jest. A, nie. Proszę dać na pierwszą stronę. Wielka sensacja. Tytuł na całą szerokość. Tak. Degenerat na dancingu. Tak, tak, tak. Masowa rzeź fraków. 2000 ofiar. Przestań już psykać, bo jeszcze wypsykasz jakąś awanturę na sali. No dobrze, ale gdzie jest Walery? Kiedy on przyjdzie? Przecież ja nie mogę sama siedzieć, bo jeszcze mnie jakiś facet zaczepił. No rzeczywiście, taką psykaczkę byś jakiś facet zaczepił. Nie. Gdzie on jest? Właśnie tutaj, jako rozsolnik. Widział pan? Ale ja tego nie daruję. Tak jest, droga pani, tylko bez nerwów, spokojnie. Siadajmy, proszę. Droga pani, proszę się nie denerwować. On i tak tutaj musi podejść, bo on udaje przede mną kelnera rosolnika. Dobrze. Rosolnika. Co ty tutaj robisz? Śmiesz mnie o to pytać? Co ja tu robię? A co ty tu robisz? Co? Siadaj! Siadaj! No? Widzisz, tu chodzi o zakład. Panie Lanu, o zakład. Tak jest. Tak. Słyszę pan? Tak. O zakład. Tak, tak, słyszę. Na sali jest moja żona. Musisz gdzie indziej poczekać, dopóki Walery nie przyjdzie. Tak, ale gdzie? Co? Gdzie? Czekaj. Chodź ze mną, zaczekasz w gabinecie. Ja muszę się zemścić. Ale jak? Strasznie. Tak jest. Chodźmy. Słuchaj, mały, powiedz panu Waleremu, że po 13:00 czeka na niego panna Kazia. Panna Kazia? Tak, to rozkaz, panie tam. Już, już, już. Zdaje się, że jesteśmy uratowani. Teraz ty zaczekaj tutaj na Walerego, a ja wracam do żony. Proszę państwu, ten gabinet jest wolny. Doskonale! Droga pani, tylko akurat 13:00. To moja żona. Jest pan szczęśliwy? Droga pani, to już nie jest szczęście, to jest ekstaza miłosna. Na ten moment czekałem tyle, tyle lat. Tylko ta pechowa 13. Niech pan o niej nie myśli. Czy tak? Pani, ja nie jestem obcy. Jakie to zabawne. Zdaje mi się, że Romek słyszy każde moje słowo. Nie mówmy teraz o tym kretynie. Panie Lolu, no co pan robi? Droga pani, przecież jesteśmy w gabinecie, a tu po prostu inaczej nie wypada. A poza tym mamy się zemścić. No tak, ale nie w takim tempie. Najdroższa, jedyna najdroższa. Pragnę, chérie, je vous adore. O, co się panu stało? Co, coś mnie ukłuło. Tak? Gdzie? Gdzie? Tak jest. No bo pan za nadto szaleje. Kiedy pani jest taka urocza, pani jest taka... Panie Lolu, pan siedzi jak na szpilka. Nie, nie, to we mnie wre gorąca krew baronów Karolesku. Panie Lolu. Idiota! Tak jest.
trzynastka. Zgadza się. A panienka skąd tu? Z miłości. Z miłości? Do kogo? Do pana. Bo ja kocham hrabiów, a pan to taki prawdziwy hrabia Monte Cristo, tak jak na filmie. Bagon, panienko, bagon. Panie Ober. Co? Tam w trzynastym na pana jedna panienka czeka. Kasia? Ta sama. Podobam ci się? Mhm. Kochasz mnie? Mhm. Pij, dziewczę. Ja też kocham ludzi. I lodu to we mnie pan nie znajdzie. Prędzej ogień. Ojej, moja nowa sukienka. Pardon. Niech się pan odwróci. No. Ojej. Ach, tak. Tak. Co się stało? Co jest? Co jest? Narzeczony tej damy, zrozumiano? Panie Valery, Przecież ja ci sztuki mięsa przy kości nie dostawię. Drogi panie, przecież tylko... Chodź pan, pogadamy ze sobą jak na dżentelmenów przystało. Oko w oko, ząb w ząb. A z tą panienką też zaraz pogadamy. Ja panu pokażę. Oj Boże. Co się panu stało? Oj Boże, kochany. Niedobrze. Trochę za długo leżałem tam. Oj Boże. Już mi trochę lepiej. To dobrze. Przepraszam bardzo, zapomniałam. Romek! Pepuś, ja przyjdź. Ja... A więc to tak. Chciałam ci powiedzieć, że jesteś... Biedny. Teraz znowu ten! Valeria. Ja ci pokażę kolego, ja ci... Uram, moja córka! Odejdź! Wyłaś taki łobuzy! Ja wam pokażę! Córki ci się moi zachciało! Siakrę! Ja ci pokażę! Co to było w gabinecie z Romanem? Powiedz w tej chwili! Nic! Roman po prostu chciał się ukryć przed żoną. Przed jaką żoną? Przed swoją. Tą, która teraz poszła do gabinetu z tym polamanym baronem. To jest żona Romana? No tak! A ja byłam u nich pokojówką. Jak pan się zachowujesz w moim lokalu? Ty obudzio, ty! Panie, co ty? Ależ panie dyrektorze! Panie Sober! No tak? Unter! Panie dyrektorze! Panie, panie dyrektorze! Dosyć, panie dyrektorze! Ja mam tego dosyć! Panie dyrektorze! Dosyć! Dosyć! Droga pani! Entrez! Proszę, dużo muzyki i dużo szampana. Tak, panie Lorie, dużo szampana. Drodzy. Byśmy sami. Pijmy, panie Lolu. Tak jest, droga pani, pijemy, proszę. Pani jest taka... Pani jest taka urocza. Tak jest. Za naszą miłość. Za naszą słodką zemstę, panie Lolu. Tak jest. Pani musi być teraz moją, bo ja już nie mogę i rób co chcesz.
ja jestem tygrys, wejdzie krzywie. Ja mogę gryźć, całować krewem mnie wrę, bo kocham ciebie. Pożerałem cię oczyma, lecz dziś to musi skończyć się. Czuję, że już nie wytrzymam, bo coś rozpiera mnie. I ja już nie mogę, no prędko cóż, ja już nie mogę, nie mogę. Czy ty nie widzisz, że na gardle mam nóż? Przepraszam? Nie mogę już! Panie Don! O, niechżeż się pan śmie. I ażeby pani na niczym zbywało, zapracowywał się po całych nocach. Złoty Romuś. Brylantowy, proszę pani. Jako zwykły kelner. Męczył się. Uganiał. Nie proszę. Idź, zastąp mnie w 13. Chcę pomówić z Kazią. Proszę. Służę pani. Proszę naleźć 2 kieliszki szampana. Proszę drugi podtrzymać. Romku, za twoje serce i za naszą miłość. Dlaczego mi nie powiedziałeś od razu, co naprawdę robisz w nocy? Bo bałem się, że cię stracę. Ach, ty! Proszę o nagrodę. Dwa dni obleciałem cały świat dookoła i znalazłem złodzieja. Proszę, winszuję panu. Pański wspólnik jest już za kratami, a oto... Pańskie pieniądze. Proszę. Stefuś! Nasze pieniądze! Stefuś! Kapać! Wszystko stracone. Ucz! Honor! Nie trafiłem. Co za pech. Potem forte głos się rwie. O, Signor.